Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Drużyna Terriers zmierzy się z zespołem Punks. Miło jest porozmawiać przed meczem, uwolnił się spod krycia, okazja! Nie do wiary, tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Szansa na gola! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Na powtórce widać podanie wywierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Teraz dogranie na dalszy słupek, ale jednak ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Dominik Szoboszlai. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Centra mierzona pod bramkę. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Wysoko teraz przycisnęli rywala, przejęli piłkę w środkowej strefie. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Simeone. Łatwa strata, szkoda. Nordi Mukiele. Unas Dabur. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Skorupski ratuje swoją drużynę. I mamy strzał. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Przerwał atak rywali. Ale strzał zablokowany. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Zupełny brak zrozumienia w zespole. Będziemy mieli aut. Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Teraz Terriers w natarciu. Zobaczmy. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Luis Muriel. Będzie groźnie. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Na razie 2-0. Szutka w szesnastkę. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Piłkę wybijał obrońca. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska.
Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Jude Bellingham. I piłka do Bellinghama. Tak się powinno stopować ataki rywala. Tracą piłkę. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przy jezdnym. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Zrobiło się teraz groźnie. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Coraz bliżej pola karnego rywali. Punks. Może być groźnie. Zablokowany ten strzał. Ante Rebic. Szuka piłki w szesnastkę. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Potem już było z górki, doprawdy. Luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od mura. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Nadal coś z tego może być. Dabur ściąga na siebie uwagę całej obrony. Dominik Szoboszlai. Dobra, teraz szansa na centrę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Słaby występ tego napastnika. Niemal zupełnie wyłączony z gry. Tak to wygląda ze statystyk. Liczyliśmy tu z jego strony na prawdziwą kanonadę. Tymczasem mamy raczej kapiszony. Co prawda każdemu zdarza się czasem gorszy dzień.